Okej. Witam Cię, Cezary, bardzo, bardzo serdecznie. Nie widzieliśmy się już kawałek czasu, a słyszę, że sporo zmieniło się w Twoim życiu. Ile się może zmienić w życiu przez, ile żeśmy się nie widzieli, rok? Może mniej? Luty, marzec, chyba to był marzec, jak się widzieliśmy. Tak? No to już zaraz tylko patrzeć, jaki będzie rok czasu. A mówisz, że masz spore zmiany. A więc co najbardziej, pierwsza rzecz, co się zmieniło? Czy dalej masz swój biznes? Przysunę twarz, żeby pokazać, że jest trochę zmęczona. Wyglądasz świetnie, nie wyglądasz na zmęczonego. Więc mój biznes niestety się skończył. I tu jest przykra sytuacja na początku i prawdopodobnie ona spotka dużo więcej osób niż nam się wydaje i prawdopodobnie też wiele osób o tym nie powie. Już słyszałem, że niektórzy odchodzą po prostu, to co otworzyli to nie poszło i skończyli z życiem. No. Ja na całe szczęście mam ludzi wokół siebie i to jest prawda znowu ze środowiska. Ludzi wokół siebie, którzy mnie wspierają w tym, żeby dać sobie radę. Więc biznes mój upadł. Widzieliśmy się w marcu się widzieliśmy. I biznes szedł świetnie. Tak, tak. W pewnym momencie było 7 firm. Z tych 7 firm ograniczyliśmy mocno się do jednej. No i cóż, ta jedna obsługiwała branżę horeca, hotele, gastronomia, restauracje. Właściwie to nie ma co ukrywać, to było pralnictwo po prostu. Ja obsługiwałem rynek pralniczy, czyli bezpośrednio obsługiwałem pralnie, które bezpośrednio obsługiwały hotele. Stanęły hotele, stanęły restauracje, biznes najpierw 80% spadł, potem, przepraszam, najpierw 30%, potem 80%, a potem już wszystko poleciało na szyję. Oczywiście skorzystałem z dotacji państwowej, którą państwo oferowało przedsiębiorcom. Dostałem całe, słuchaj, 80 tysięcy. To jest kupa forsy. No i wystarczyło mi to na 3 miesiące, żeby zapłacić za ludzi, żeby zapłacić za wynajem czynszu, żeby zapłacić stałe koszty. Opłacałeś, przepraszam, że ci przerwę, tylko opłacałeś, ale tak naprawdę nie byłeś otwarty, rozumiem dobrze? Tak, dokładnie tak. Znaczy byłem otwarty, bo my tego po prostu ze wspólnikiem, z ludźmi, z którymi pracowaliśmy, myśmy po prostu zbojkotowali te obostrzenia, czyli inaczej. Uważaliśmy tak, jak trzeba. Ręce były dezynfekowane, w firmie również. Jak wiesz, wszystkie środki ostrożności były zachowane. Niemniej jednak, no jak pralnicy nie piorą, to oni nie mają potrzeb na technologię, na środki, na to, co my sprzedajemy. W związku z tym, tak jak powiedziałem, branża zaczęła spowalniać, biznes zaczął po prostu się przestać opłacać. 30%, 80%, a później już poleciało. Więc przetrwałem tak naprawdę do sierpnia z tym, co się dzieje. I w sierpniu, a już w kwietniu czułem, że po prostu będzie tragedia, a w związku z tym zacząłem informować wszystkich swoich kontrahentów, że czy ludzi, od których kupuję towar, nie sprzedaję, że będzie dramat i żeby się po prostu uzbroili w cierpliwość, bo ja cały czas pracuję na tym, żeby zarobić i żeby zapłacić, więc żeby po prostu się nie denerwowali, żeby spłacać pieniądze. I wszystkich poinformowałem i koniec końców te pieniądze, które dostałem, to 80 parę tysięcy dziewięć, albo 6, o ile pamiętam. To mówię, rozdałem pracownikom, zapłaciłem za te, żeby mieć na wynajem, kiedy pieniędzy nie ma. No i spłaciłem część rzeczy, które kupiłem wcześniej od klientów. Do sierpnia to się potoczyło, spłaciłem resztę długów u klientów, które miałem, ale zostały banki. Bo chcę powiedzieć, że miałem te 5 biznesów i te biznesy były naprawdę rozwojowe. A w związku z tym, że moja firma poprzednia, pierwsza, też była całkiem nieźle rentowna, no to banki udzielały mi kredytów, a więc wziąłem sporo tych kredytów. To nie są tysiące, to już mówią o milionach, więc takim rzędzie wielkości mówię. Te pieniądze w części zainwestowałem w projekty, które miały wypalić, to były projekty znowu międzynarodowe, duże. I jak to się, słuchaj, zaczęło dziać i okazało się, że nie ma, żeby ten projekt, o którym myślę, a nie chcę nawet na razie go nazywać, bo prawdopodobnie już i tak nic z tego, to żeby to ruszyło, to ja potrzebowałem jeszcze większego inwestora za granicą. W związku z tym uruchomiliśmy kontakty, które mieliśmy za granicą, żeby trafić do inwestorów. No to ludzie pokroju, nazwisko będzie pan Smith, Will Smith. Generalnie z takimi ludźmi próbowaliśmy rozmawiać i tam dość blisko było. Natomiast jak granice się zamknęły, loty przestały być możliwe, wszystkie nadzieje poleciały.
wszystkie pieniądze, które mieliśmy, po prostu rozpompowaliśmy, rozdaliśmy. Nie ma za co żyć, wyobraź sobie. I pierwszy bank dzwonił, proszę spłacać z wielkich, kredyt. Przepraszam, z wielkich biznesów, wszystko dochodowe, piękne i nagle tak. Koniec. Nagle koniec, tak. Nagle koniec i po prostu, wiesz, ja z tego, ja po prostu do września, a właściwie do października tego roku, kiedy drugi lockdown wprowadzono, to ja nie wierzyłem, że to po prostu się dzieje, że to jest tak możliwe. No, dobra, no wakacje jakoś tam przeżyję, najwyżej odsetki doliczą za kredyty, ale wrzesień to powinien być dobry, październik, listopad, zwykle w tej branży naszej październik, listopad, jesień to takie dobre miesiące. I wprowadzili drugi lockdown, słuchaj. I to już po prostu tragedia, tragedia, tragedia. I miałem taką sympatyczną panią, która pomagała załatwiać te wszystkie procedury związane z kredytem, kiedy kredytu potrzebowałem, i ona do mnie dzwoni. Ja jej informowałem ją w kwietniu, że sytuacja jest tragiczna i ona do mnie dzwoni pod koniec września, panie Cezary, miał pan mi powiedzieć, jak będzie źle. A ja mówię, właśnie pani mówiłem. I zaczęła się rozmowa. Słuchaj, ja dopiero wtedy, jak z nią rozmawiałem, uświadomiłem sobie, że jestem pod wodą, pod taką wodą, z której wyleźć nie mogę. Przez 13 lat ostatnich i 8 najbardziej intensywnych, wszystko, co miałem, całą swoją energię, całe zaangażowanie ładowałem w rozwój. Nie tyle siebie, dla siebie, żeby mieć, nachapać się, bo ja jestem, nie jestem człowiekiem, który potrzebuje ogrom mieć, prawda? Nie czuję tak, nie ma takich potrzeb. Ale robiłem to dla to, żeby moi ludzie, którzy są fantastyczni, mieli gdzie pracować, żeby firma się rozwijała, bo taki był plan, żeby wyjść z nich, żeby oni nią zarządzali, żeby sami pracowali, bo to po prostu super ludzie są. No i guzik. I wtedy po prostu załamałem się totalnie. Tak jak mówię, na szczęście są ludzie blisko, ale jeszcze to jest ciekawe i śmieszne, aż po prostu nie do wiary. Dzwonią ludzie z banku, upominają się o pieniądze, słuchaj, Grace, i mówią, kiedy to próbują ustalić mi termin spłaty, a ja im mówię, sytuacja jest taka i taka. Mam dużo kredytów, nie stać mi na to, żeby spłacić. I człowiek, który słyszę w głosie, że on może mieć może 25-27 lat. Ja mam 43. On mówi, to może ich pan branży z nimi. Rozumiesz, wszystko zamknięte, nic się nie dzieje. Całe ostatnie 13 lat wpakowane w to, niech pan zmieni branżę. Łatwo powiedzieć. W ogóle oni tego nie czują, ci ludzie tego nie czują. Oni w bankach na chwilę teraz siedzą, ale zaraz te banki też nie będą miały co robić, moim zdaniem. Ale już żeby tak nie było dramatycznie i tragicznie, to no, firma niestety przestała istnieć. Mam duże problemy finansowe, duże kłopoty finansowe. Nikogo nie proszę o pomoc, bo dalej próbuję rozwijać i dalej wierzę, że tematy, które rozpocząłem wcześniej, gdzieś w przyszłości jakieś zaowocują. W końcu trafię na kogoś, kto pomoże mi, nie da mi pieniądze, bo ja nie chcę pieniędzy, ja chcę tylko, żeby mi pomógł dotrzeć do kogoś, kto mi pomoże rozwinąć pewien pomysł, który mam. I to jest cała moja prośba, nic więcej nie oczekuję. Chcę płacić podatki, chcę inwestować dalej, chcę z ludźmi być. To jest wszystko, co potrzebuję. Natomiast państwo to nie mówi. I kończy się mój biznes. Zaczyna się życie. Zaczyna się życie bez biznesu i bez pieniędzy. I jeszcze trzeba oddać pieniądze, tak? Czas płacić. Dużo pieniędzy trzeba oddać. Wiesz, to też ktoś, jak będzie może słuchał tego, powie, jak bez pieniędzy, jaką tutaj siedzi w tym mieszkaniu. No tak, to jest mieszkanie nie moje, to jest mieszkanie wynajęte. I no, wiecie, byłbym idiotą, prowadząc firmę, nie zastanawiając się, jak ja przetrwam na przykład kolejne pół roku. Tak, zainwestowałem w wynajem tego mieszkania, opłaciłem z góry pół roku, żeby mieć gdzie żyć. Po to, żeby na wiosnę, jak już będzie koniec, będę mógł pracować, żeby wyjść, zacząć pracować. Opłaciłem to mieszkanie, wynajmuję do końca, do czerwca. Już, ale dalej na życie mnie nie stać. Ja nie mam takich teraz takiego zaplecza finansowego. Tak mówię, wszystko, co miałem, wszystko, co zarobiłem, inwestowałem w to, żeby firma się rozwijała, żeby wszystkim nam było lepiej. Państwo mi nie umożliwia pracy i to jest słabe. Słuchałem kiedyś, wiesz, twojego wywiadu, jak opowiadałaś o wyborach, że ty nie bierzesz udziału w tym. Dosłownie, ostatnie wybory, które były w Polsce, dosłownie to samo poczułem, co ty. Dosłownie, miałem iść głosować, miałem się oddać głos, nawet miałem swojego typa, partię, konfederację, która gdzieś tam była bliska, aczkolwiek nikt nie jest idealny i oni mi się też nie podobali do końca. I tydzień przed wyborami poczułem, że to jest tak w ogóle nie moje, tak chcę wyjść z tego, bo obojętnie w którą stronę, wahadło zawsze działa tak samo. Więc obojętnie w którą stronę ja przyłożę wektor, to wahadło zawsze wróci i to będzie dalej wahadło. A mi zależy na tym, żeby to wahadło się zatrzymało.
nie poszedłem, nie zagłosowałem. Od tamtej pory moje życie też zaczyna się układać inaczej. Kierunek zainteresowań jest inny, a rozmowy z ludźmi jeszcze głębsze niż wcześniej. Na szczęście mam coaching, na który ludzie czasem przychodzą, rzadko, bo nie wiem, boją się prawdopodobnie robić, ale niektórzy przychodzą i to mi pozwala mieć na podstawowe, no, na życie, nie? Na to, żeby przetrwać jeszcze oprócz tego, że tu sobie... Słuchaj, ty jesteś utalentowany, Cezary, utalentowany, ale o tym będziemy mówić na końcu, bo to, co najlepsze, to na końcu. Ja chcę ciebie jeszcze zapytać, czy przedsiębiorcy w Polsce strajkują? No, głośno jest na grupach internetowych, Facebooku. Ja wprawdzie nie mam Facebooka, ale ludzie... Nie, bo ja o tym nie słyszę, przyznam się szczerze. Ja nie wiem, akurat naprawdę znikąd nie słyszę, że w Polsce strajkują. I sobie myślę, czy już by wreszcie wszystko zapanowało pięknie, zgoda, wszyscy wracają do normy jakiejś, już nie tej starej, ale nowej. To jest bardzo przedziwne i jednocześnie interesujące, bo rozmawiam z ludźmi, to oni jakby, to już tak, mam takie wrażenie, bo ja nie mam telewizora, nie oglądam wiadomości, bo czuję, jaki tam jest po prostu wciągający wir w tą przestrzeń w dół. Nie oglądam od 13 lat telewizji, nie słucham radia, mam swoje poglądy. Z ludźmi, z którymi się spotykam, oczywiście chodzę po Warszawie, bo znałem samochody, nie miałem czym jeździć, nie musiałem oddać, nie zabrali. Właściwie to nie zabrali, tylko załatwiłem ostatni tchem sesję leasingu, w związku z tym dużych problemów z leasingiem nie będę miał, bo trochę mam. I jak chodzę po Warszawie, to widzę, że wszystko się dzieje. Ludzie pokornie w tych maskach, nikt się do nikogo nie uśmiecha. Natomiast... Ty, no bo nawet żeby się jej uśmiechnął, to nie będzie widać. A, okej, może nie zauważam. Także słychać na grupach facebookowych, że jest coś takiego jak strajk przedsiębiorców, że ludzie strajkują. Co chwila marsze w Warszawie się pojawiają, spotykają się ludzie, rzeczywiście chodzą. Także jeżeli takie informacje potrzebujesz, to będę zbierał i mogę ci informować o tym, co kiedyś się wydarzyło. Wiesz co, Cezary, ja muszę się wycofać, że ja nie słyszę. O dwóch rzeczach słyszałam. I nawet te filmiki, które po cichu na Facebook Messenger mi były podane, ja nie wiem, dlaczego ludzie się ciągle boją. Ciągle boją się mówić prawdę, bo to istnieje, mają na to dowód na filmiku, więc po co mnie po cichu przysyłać, a nie rzucić tego otwarcie na Facebook. Więc ja to zrobiłam. Pierwsze to było trzech braci, zdaje się, jakaś jest restauracja w Warszawie. I to... W Cieszynie. Może w Cieszynie, przepraszam. Tak, w Cieszynie. Gdzieś to było i... A ludzie po prostu zareagowali, jak zareagowali. Tak naprawdę to wyprosili policję. Policja nigdy nie weszła z powrotem, tak? A drugie to było o Zakopanem i o chyba restauratorach. Co o restauracjach, że wreszcie otworzą wszystkie naraz? To było takie tak zwane pospolite ruszenie, góralskie ruszenie, nazywa się to góralskie weto. Pan Pitoń, bardzo sympatyczny człowiek, jakby był takim pierwszym osobą, która to ogłosiła, zorganizowała. Nie wiem, czy to on zresztą zorganizował. I teraz bardzo też ciekawa rzecz. Dwa tematy dosłownie, bo w mojej branży też jest człowiek, którego znam osobiście, który też zorganizował taką grupę strajk przeciwko temu, co się dzieje. Natomiast ta grupa, która jest, którą on jakby kieruje, tak mogę powiedzieć, im chodziło o to, żeby w ostatnich dniach rząd dopisał PKD, pomocowe, czy żeby dostać pieniądze, żeby prawnicy dostali pieniądze. Czy to się udało, czy nie, nie wiem. W pewnym momencie skontaktowałem się z tym człowiekiem i powiedziałem, że zróbmy coś większego, a nie tylko każdy sobie, bo tak w Polsce jest, żeby każdy sobie, że tutaj zorganizować coś więcej jest bardzo trudno. Więc ja mówię do tego pana od tej grupy prawników, że ja skontaktuję się z człowiekiem z południa, z panem Pitoniem i zróbmy to dużo. Niech się otworzą restauracje, niech się otworzą hotele, niech się otworzy pralnictwo, niech się da ci po prostu dziać. Dzwoniłem do pana Pitonia, rozmawiałem z jego żoną, przekazałem kontakt bezpośredni już tam do tego człowieka, który to organizuje, natomiast powiem tobie, że nie wydaje mi się, żeby to na dzień dzisiejszy jeszcze zafunkcjonowało. A jeśli pytasz o tym, co ludzie robią, to ja byłem wczoraj dosłownie w czterech restauracjach, bo to pospolite ruszenie jest, tam jest mapka, gdzie w Polsce są otwarte restauracje, więc skorzystałem z mapki, poszedłem do jednej restauracji na Saskiej Kępie, na ulicy Francuskiej, ona się ogłasza, że jest otwarta. Wszedłem, pani mówi, tak, jestem otwarta, proszę bardzo, burgery można zamawiać. Ale problem, bo nie ma gdzie usiąść. Ale dlaczego właśnie nie ma gdzie usiąść? Bo dwa dni temu był u nas sanepid i kazał wynieść wszystkie krzesła i stoliki zostawić, żeby klienci nie siadali, bo jak krzesła są, to kusi, żeby usiąść. Więc w tej restauracji można zjeść w środku, ale nie można usiąść.
Niedługo będą kazać nam umierać na stojąco. Tak. Jak te drzewa. Ja nie podpisuję. Tak. No nie, no to po prostu... Słyszałam, ktoś rzucił na Facebook, że 50 tysięcy restauracji naraz postanowiono otworzyć we Włoszech. Ja mówię to od dłuższego czasu, bo ja przytaczam zawsze najlepszą metaforę, chyba ten widok taki, obrazek, kiedy pasą się owce i nie mają już na czym się paść, bo tam już tylko ziarenka jakieś kukurydzy zostały, a dookoła piękne trawy, to co by mogły sobie skubać, ale problem jest, że stoją psy ustawione przez właściciela, więc kiedy ta owieczka biedna nie ma co jeść, więc idzie skubnąć, więc psy od razu dopadną i każą wracać do szeregu. I teraz aż się prosi, żeby wszystkie te owce wyszły naraz, bo tych psów jest mniej niż tych owiec, więc absolutnie sobie nie poradzą i będzie po wszystkim. Powiem jeszcze jedną taką ciekawą historię. Przed Sylwestrem zaparkowałem na zakazie na przystanku autobusowym, czekając na kolegę. Wtedy jeszcze miałem samochód. I przyszedł do mnie policjant. A auto miałem na gdańskich blachach w Warszawie, więc tak podszedł do mnie jeszcze w telefonie, pisałem do niego SMS. Wyglądało to, jakbym szukał rzeczywiście drogi. Podszedł policjant, puka w szybę, otwieram w masce i pyta, pan zabłądził, szuka pan drogi. Właściwie zasugerował, pan zabłądził, szuka pan drogi. Tak na niego spojrzałem, nie chciałem dostać mandatu, więc w pierwszej odruchu mówię, no tak, tak, szukam drogi. Okej, okay, to jak pan znajdzie, to pan odjedzie, bo pan tutaj blokuje. No tak, tak, dobra, dobra. Już szybę zamykam, on odchodzi, wraca jeszcze raz, chyba że panu się spieszy. No mówię, właściwie nie, a dlaczego mam się spieszyć? Tak? Nie, może się panu spieszy, tak na mnie patrzy. A ja pana skądś znam, mówi do mnie. A ja do niego mówię, a ja pana nie mogę poznać, jakby pan maskę zdjął, to może się okazuje, że razem się z nami. Pan się odsłoni, zrobił dwa kroki do tyłu, zdjął maskę, taka ruda, gęsta broda. No nie, nie znam pana. No jak rozmowa się zaczęła, wylegitymował mnie, okazało się, że jestem z Warszawy. Taka rozmowa była, wie pan, przestraszyłem się, nie chciałem być ukarany, powiedziałem, że jestem z Gdańska, ale rzeczywiście czekam na kolegę, ja zaraz odjeżdżam. Pouczył mnie, że nie można tu stać. Ja mówię, jak już pan ze mną rozmawia, to proszę mi powiedzieć, jak sprawa wygląda z waszej strony, jeśli chodzi o szczepienia. Jest pan policjantem, dobrze się z nim rozmawiało. Co pan na tym o tym wszystkim myśli? Wie pan, wszystkiego powiedzieć nie mogę, ale nasz pułk cały się nie szczepi. Oni też wiedzą. Oni też. Oni rozumieją, co? Nie rozumieją, tak. Podziękowałem, uprzejma kontrola, odjechałem i po krzyku. I po krzyku. Po krzyku. Także tak czuję. Ja wiesz, też jestem wrażliwy energetycznie, więc ja czuję też taką energię, jak wychodzę do miasta, że to nie jest tak do końca, że ci ludzie śpią i się boją. Oni po prostu nie chcą się narażać, bo boją się mandatów. W moim przypadku dziś, dla mnie mandat 30 tysięcy, nie ma żadnej różnicy przy milionach. Więc ja mogę wszystkie restauracje teoretycznie wziąć na siebie, mogę być właścicielem, mogę im wynająć te restauracje tym dotychczasowym właścicielom, żeby oni pracowali dla mnie, a wszystkie mandaty przyjąć na siebie dziś, kiedy jestem pod wodą. Teoretycznie. Kiedy jesteś pod wodą. Ale coś tam słyszałam, że ma wyjść nowe prawo, nie wiem czy wyszło czy nie, że w ciągu 6 dni trzeba będzie zapłacić mandaty. No tak, natomiast wiesz, w moim przypadku, kiedy ja jestem nieściągalny, bo nie mam nic na siebie, no to jak? Z czego zapłacę? No już oni coś wymyślą, no ale to warto to śledzić, rozumiesz. U nas tak, się pierwsi, tak. Jak już mówisz o szczepieniach, u nas pierwsi szczepili się, rozumiesz, lekarze i służba zdrowia. No i jest jeden lekarz w tej chwili na Florydzie, który już nie żyje. Zupełnie zdrowy, młody człowiek, koło 40, ginekolog zdaje się. Nie palący, nie pijący, okaz zdrowia, przyjął szczepionkę po 3 dniach, zaczął krwawić po 3 tygodniach. Mało płytkowość, pewno lekarze rozumieją, bo ja nawet nie wiem, co to jest. Jakieś krwawienie do mózgu, z mózgu, dziękuję, po wszystkim, po człowieku. Więc ja wszystkich przepuszczam w kolejce, ja mówię Cezary, ja wszystkich przepuszczam. Ja i tak się, wiesz, kwalifikuję w ostatniej grupie, jaka istnieje, ale ja nie chcę poznajomości, mało tego, wszystkich w kolejce, proszę bardzo, proszę i będę obserwować, co się będzie działo, bo przecież nikt nie wie, co się będzie działo. I co jest ciekawe, że do tej pory
W Stanach Zjednoczonych było tak, przed tą zemstą nietoperza, że każdy jeden lek, wszystko, musiało być przez co najmniej 5-7 lat, jeśli nie dłużej, próbowane z każdej strony, a nie, że wychodzę, o, wynalazłam coś, bam, proszę bardzo, niech wszyscy przyjmują. To było nie do pomyślenia nawet. Więc teraz w Norwegii słyszę 23 osoby starsze zmarło zaraz po tym szczepieniu. Rozmawiam z osobą ze Szwecji, która jest lekarzem i mówi, że tam wręcz rząd mówi, że lepiej nie nosić maseczek, bo one szkodzą bardziej niż pomagają. I jak patrzę na tego naszego nowego prezydenta Joe Biden od wczoraj, no to on miał zsunięto troszeczkę, jak te pierwsze swoje zarządzenia, no bo musi podpisać i pokazać, jaki jest ważny od razu pierwszego dnia, man. Nie może zaczekać nawet do drugiego. Więc siada i ten, wiesz, tak trochę ma zsunięto, żeby móc oddychać. No facet ma pod 80, więc on i tak chyba ledwo zipie, więc rozumiesz, ta troszeczkę maseczka ściągnięta. Jak zaczął pierwsze podpisuje zarządzenie odgórne, nosić maseczki, trzymać je od siebie z daleka w miejscach publicznych i tak dalej, to w tym momencie szybko podsunął sobie noseczkę na nos, jak to mówił. Rozumiesz? Tak. No, ale już zejdźmy z tego, bo chyba wszyscy przebudzeni rozumieją, co rozumieją. Niektórzy będą, słuchaj, wspomnisz moje słowa, niektórzy, nawet kiedy już powiedzą zdjąć maseczki, bo będzie taki moment, będą i tak nosić do końca życia. Ludzie są, i to słyszę z całego świata, są na plaży, ja to widziałam sama, i chodzą w maseczkach. Jedzie w samochodzie sam i ma maseczki, to jest normalne. Ja dziś to widziałem, potwierdzam, w Polsce jest tak samo, w lesie jest podobnie, ja dużo w lesie czasu przetam, w lesie podobnie. Także maseczki zostawiamy, niech tam sobie, ja jestem za dobrowolnością, niech tam sobie chodzą jak chcą, nie przeszkadzają. I mam taki, dzisiaj właściwie na to wpadłem, bo ja generalnie no, taki niepokorny jestem, bo w maskach nie chodzę, natomiast jak nie muszę. Natomiast nie musisz, no właśnie, bo jak się wchodzi do sklepu i pisze jak w założyć maseczkę, chciała, nie chciała, założyć musiała, no niestety. Wiesz co, ja powiem tak, sklepy, które ja odwiedzam, na szczęście są bardzo liberalne, bo ci ludzie nie jest tak, że oni tak, wiesz, pilnują restrykcji, nie. Tak? Tak. U nas pilnują. Ludzie. U nas nie, nie wszystkie. Te, które ja chodzę, nie. I dzisiaj byłem na poczcie, miałam zegarka, bo od przemian Cezary Bogdyli-Rosińskiej, o tym też chcę wspomnieć, stwierdziłem, że jedynym dla mnie zegarkiem to jest mój dobrostan. Spędzam czas tak, żeby czuć się dobrze. Jak czuję się dobrze, to ten czas w ogóle nie jest potrzebny, a jak mi jest źle, to wiem, że czas na zmianę. I idę tam, gdzie jest mi lepiej. I zegarka nie noszę. Poszedłem w związku z tym dzisiaj na pocztę, bo dostałem awizję do wybrania. Nie patrząc na zegarek. Wchodzę na pocztę, pobrałem numerek, a pani zza okienka krzyczy. Krzyczy, po prostu drze się na całą pocztę. Ludzi tam z 15 osób siedzi. I usłyszałem, że nie te godziny, co pan tutaj. Wiesz, wszedłem i wyszedłem po prostu taki zdumiony. Za mną wyszły jeszcze 4 osoby. I pytam takiego pana, który za mną wyszedł, a która to jest godzina? O 11.15. Czyli seniorów przyjmują do 12, zdaje się, albo 12.30. I nic więcej na poczcie być nie może. I teraz wracam do tych maseczek. Ja maseczki nie noszę, noszę w kieszeni taki przezroczysty kawałek czegoś. No ale maseczkę to na uszy ludzie zakładają, no ja nie lubię. Więc jak mam to w kieszeni i jak ktoś zwróci mi uwagę, no gdzie maseczka albo coś, to powiem, że w kieszeni. Jak ktoś mi powie, dlaczego pan nie nosi, to mam takie pytanie, a dlaczego mam nosić? Jak on mi powie, bo jest takie rozporządzenie, to ja powiem, ja kłamcom nie wierzę. I nie założę. Jak ktoś mi powie, bo ja czuję się wtedy bezpieczniej, to ja z przyjemnością się zesłonię do tego człowieka. I to jest moje i ja tak będę robił. Deklaruję się teraz, tak będę robił. To słuchaj, ty się deklarujesz, ja ci powiem swoje autentyczne reakcje na maseczki. Jak trzeba gdzieś ją mieć, oczywiście zawsze mam w torebce maseczkę, nie? Bo nie będę mogła, proszę mnie ze sklepu. Tak. Ale jeśli pobędę, na przykład w sklepie z odzieżą, trzeba chodzić, wiesz, i duży sklep, pobędę 20-25 minut, nie żartuję. Za każdym jednym razem, bez wyjątku, od razu pod maseczko zaczyna płynąć z nosa. Od razu mam katar, kicham, jestem chora. Więc natychmiast muszę wszystko zostawić, jak to jest. Wychodzę ze sklepu na świeże powietrze, słuchaj. Zdejmuję maseczkę i jestem kompletnie zdrowa. Nie ma nic. Tak,
Zgadzam się, też tak mam, też to czuję, także też Cię rozumiem. Wiesz, teraz mi się przypomniało, jak mówiłaś jeszcze o szczepieniach i o badaniach nad szczepionkami. Taki kuriozum Ci opowiem krótko. Postaram się krótko, chociaż to znowu historia jest bardzo ciekawa. Oglądam pewnego razu YouTube, jest taki kanał Porozmawiajmy, to w Telewizji Polskiej, wiecie, zapomniałem, kto go prowadzi. Zaraz mi się przypomni, to powiem. I tam był taki tytuł, nie wiem, czy słyszałeś o takim leku i nie powiem całej nazwy, może na A taki lek, który leczy koronawirusa. Napiszę. Nie mówisz o ivermectin? Nie, chyba. To jest ten lek. Amantadyna. Słyszałam, ale przyznam się, to powiem taką krótką historię. Jakiś czas temu, to było kilka miesięcy temu, człowiek, doktor z Podkarpacia zaczął leczyć tym lekiem. To jest lek, który jest na Parkinsona, zdaje się, bo na jakąś chorobę. Ja się pomyliłem, przepraszam. Nie w tym rzecz. I on tego leku zaczął używać. 100 paru pacjentów wyleczył, słuchaj. Zaczął badania na tym robić, bo żeby lek był dopuszczony, muszą być badania kliniczne. I teraz zapraszałem tego doktora do programu, który to zrobił, i zapraszał głównego eksperta, który się nazywa pan Horvat, naszego eksperta, który najgłośniej krzyczy o tym, co tu robi. I kuriozum, mówią, że lek, który ten pan używa, nie został przebadany, nie został przetestowany, nie przeszedł certyfikacji. I zaraz mówi, szczepionka, którą podajemy, jest bardzo bezpieczna. I dalej z kolei mi mówi, nie przeszła certyfikacji, nie przeszła badań, bo za mało czasu. Czyli taki mały druczek, tak? To jest tak, jak o lekach się mówi, a jaki super, 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 a po cichu może spowodować śmierć, może spowodować to i tamto. Nie, nawet oni głośno mówią, wiesz. Ale on to głośno mówił. Że szczepionka jest super, a on tego leku nie może stosować, bo to przestępstwo, bo on naraża pacjentów na śmierć, bo nie, amantadyna nie jest przetestowana, rozumiesz? Czyli mówi to, co każe mi mówić Big Pharma. Ojej, tak, no. I krótko mówiąc, podsumowując. Już nie kontynuujmy tego tematu. No właśnie. No właśnie. Słuchaj, chcę naprawdę Ci pogratulować tego przeboju, w ogóle Twojej twórczości muzycznej, artystycznej, no bo Ty jesteś muzykiem z przeznaczenia, oboje to wiemy. Ty kochasz muzykę, ty po prostu jesteś naturalny i ten przebój chcesz, robisz, masz. Jest absolutnie rewelacyjny. Mnie od razu to wpadło w ucho, inspirujący, motywujący i to jest to dokładnie, co trzyma naszą wibrację wysoko. Mamy od tego super zdrowie, bo się dobrze czujemy. Wzmacnia naszą odporność organizmu. Więc widzisz, to wszystkie te maseczki, te szczepionki i co by nie popadło, jak myślisz o tym, no to myślisz o chorobie, no bo nie myślisz o zdrowiu. Jak się skierujemy, widzisz, w stronę czegoś wspaniałego, co nas porusza, a ta twoja piosenka, muszę ci powiedzieć, że mnie poruszyła i ci, co mnie znają, wiedzą, ja nie chwalę niczego, czego nie lubię. To się nie zdarzy. Żeby ale niech żyje wolność, była lepsza. Niech żyje wolność, pamiętam, była dużo wcześniej lepsza. Więc wiesz co, one wszystkie są twoje fajne piosenki. Ja lubię tę plażę, ja lubię tę akcję i lubię tutaj to te słowa, nie? Bo taka jest prawda. Czego chcesz, czego pragniesz, co robisz, twoje akcje idące w tym kierunku, to otrzymujesz. A więc jeżeli patrzysz w stronę tego, co niedobre, szkodliwe, chorobliwe, to też osiągniesz. Tak, dokładnie. Szukajcie, a znajdziecie. No właśnie. I słuchaj, jakie twoje plany, gdy chodzi o twoją twórczość? Jak już rozmawialiśmy wcześniej, tam pisałem 28 nowych tytułów, wszystko jest w trakcie. Natomiast dzisiaj jadąc, bo tak jak raz jeszcze wspomniałem, Cezary Bogumił Rosiński, dzisiaj jadąc do pracy, po przeżyciach, o których tylko trochę chciałem wspomnieć, bo jak okrzepnę, to chętnie podzielę się więcej. Dzisiaj wpadłem na tytuł piosenki Wreszcie jestem. Ty, świetny tytuł, wiesz? A co to będzie tak naprawdę oznaczać? Bo to się za tym coś kryje oczywiście. Chciałbym opowiedzieć o przeżyciach, które w ciągu ostatnich dni, dokładnie 4-5 dni, ogromne przeżycia, zmieniające. Sam nie potrafię tego opisać słowami, które znam, ponieważ słowa, które znam, są podłączone do rzeczy, które nie są w stanie określić tego, co tam widziałem. A ja bym chciał jeszcze, żeby ktoś to przyjął,
i może poczuł, spróbował poczuć to, co ja czuję, kiedy to doświadczam. To jest bardzo trudne, więc chciałbym opisać to przeżycie, które miałem kilka dni temu i którego teraz doświadczam. A doświadczam niesamowitych, po prostu niesamowitych zmian w życiu. Niesamowitych. Powiem tak, nie wiem, jak będzie, znaczy nie wiem, co będzie, nie wiem, co się wydarzy, ale w ogóle mnie to nie interesuje. Powiem więcej, nie boję się śmierci. I dlatego, że nie boję się śmierci, to mam ogromne pragnienie, ale nie taką, wiesz, takie chęć, muszę, tylko takie pragnienie i radość życia. Czyli nie sztuczny. Ty poczułeś już energię wodnika, ty się przebudzasz do siebie samego i dlatego mówisz wreszcie jestem. Aleluja, dokładnie. I tak a propos tego, co mówiłaś, w twoim ostatnim filmiku, czego pragnie twoja dusza, minuta 13, mówisz o odwadze. To jest coś, czego teraz, jak doświadczam tych rzeczy, nie muszę o to prosić, bo to mam. Zdarza się, że kiedy mówię o rzeczach, których doświadczam ludziom, którzy nie chcą tego słuchać, po prostu jestem notorycznie gaszony, krytykowany, odsuwany. Ale ludzie, którzy mi ufają, którzy znają mnie z przeszłości, którzy widzą zmianę w moich oczach, we mnie, w mojej postawie, po prostu słuchają i dziwują się. Trzeba tej odwagi, o której mówisz. Chcę powiedzieć każdemu, kto ciebie słucha. Mówisz od dawna o rzeczach, które ja dopiero teraz zaczynam pojmować, a ty mówisz o tym od dawna. Mówisz to w sposób ładny. Potrafisz to wszystko wyrazić w jakiś sposób. I ja to, co ja chciałem dodać, to tylko takie dopełnienie, że ja też to widzę, też to jestem. Nie tyle, witam, co... witam wśród przebudzonych. Właśnie o to chodzi. Wreszcie jesteśmy na jednej fali, bo dopóki nie jesteśmy na jednej fali, ja wiem, że dużo osób nie rozumie, o czym ja mówię, bo ja widzę po komentarzach. I to, żebym nie wiem jak próbowała wytłumaczyć, to też nic nie da. Do wszystkiego trzeba dojrzeć, dorosnąć. Tak jak radio, prawda? Jedziesz radiem z Warszawy gdzieś tam i nagle zakłócenia, nie słyszysz. Świetna była piosenka, ile razy to mnie zdenerwowało, wiesz? Byłam w Polsce, wyląduję na przykład w Warszawie, jadę sobie do mojego Zambrowa, to jest jednak kawałek drogi, szczególnie kiedyś tymi starymi drogami, takimi byle jakimi. W okolicach mam rodzinę. Tak? Więc słucham radia, Radia Z chyba nawet pamiętam, świetne przeboje, lato, a tu nagle wyjeżdżam z jakiejś miejscowości, wiesz, do innej i już nie ma, w środku tak. Się urwało. No strasznie, no mówię, no kurczę pieczone. Jaki żal, ale tak jest i z nami. Tak. Więc ty świetnie to podkreśliłeś, że nagle jak ząbek w ząbek, jak w zegarku, nie? Bum. Wreszcie zaczyna działać. No ja się cieszę ogromnie. Ja chcę jeszcze powiedzieć więcej, bo w tym całym, w tym wszystkim, co się tak dużo dzieje, o czym bardzo bym chciał powiedzieć kiedyś, bo ja wierzę, że to jest pewne świadectwo. Kiedyś myślałem, że wierzę w Boga. Nie wierzę w Boga. Ja wiem, że On jest. To znaczy nie potrzebujesz żadnego dowodu na tę wiarę, ty po prostu to czujesz. Tak. I dokładnie to nawet nie można opisać, że On jest jakiś. Po prostu ja bym powiedział, czym jest Bóg? Bóg to jest ta miłość, ta radość. Ja to tak widzę. Dzisiaj to jest moje. Oczywiście każdy ma inaczej, może mieć inaczej, ale ja dzisiaj całym sobą świadczę, że tak jest. Ale wiesz, co to jest ciekawe, Cezary, i tu chcę ci pogratulować. Bo zaczęliśmy od tego, że straciłeś te wszystkie biznesy. Straciłeś pieniądze. A teraz ty mi mówisz właśnie, że cieszysz się życiem. Czy myślisz, że bo to do mnie w tej chwili przychodzi i to oczywiście jest nowa ta energia wodnika, że kończy się materializm, czas koziorożca, okay? A zaczyna się życie, zaczyna się miłość, zaczyna się dostrzeganie drugiego człowieka i traktowanie go z miłością bezwarunkowo, bez względu na to, kto jest. Jeżeli to jest człowiek dobry, z sercem, z szacunkiem, czy ty to zauważasz, że to się i w tobie zmienia, inaczej postrzegasz? Muszę ci powiedzieć, że nie zauważam. Ja to całym sobą czuję. Dosłownie całym sobą to czuję. Teraz najważniejsi są ludzie. Najważniejsze jest bycie z bliskimi, bycie wśród ludzi całym sobą na 100%, tu i teraz z nimi. I mam taki trochę, inaczej, nie mam. Wiem, że straciłem sporo czasu, straciłem sporo czasu w tamtym życiu, bo dzisiaj jestem nowym człowiekiem i za mało kontaktów miałem z córką. Zdecydowanie za mało.
Zdecydowanie za mało ludzi. No Ja a tu się... dlaczego? Teraz masz trochę więcej czasu i trzeba spędzić więcej czasu z córką. Chyba ferie nawet zimowe macie, co? Już były, u nas wszystkie były jednakowe, natomiast tam jest dużo więcej komplikacji, tam nie chcę się na ten temat opowiadać. Tak, jestem po rozwodzie, w związku z tym no, różne rzeczy się tam wiem. Czyli wygląda na to, że chcesz powiedzieć, że nie od ciebie zależy Nie wszystko. wszystko do mnie zależy. Na szczęście córka przekonała się ostatnio i zobaczyła mnie nowego już, także wymieniliśmy energię i ach, bo, wiesz, bo chciałem ci powiedzieć, że w tym całym, obojętnie jak to nazwać, w tym całym nowym mnie, w tym całym nowym świecie, który widzę, ja widzę ludzi. Ja widzę ludzi. Chcę powiedzieć, co to znaczy, że ja widzę tych ludzi? Ja widzę osoby, które ze mną przeszły na tą stronę. Bo to, co się działo, czego się tak obawiałem kiedyś, czego wszyscy się obawiamy dalej, część jeszcze będzie się długo obawiała, u mnie już jest po tym. Ja już to przeszedłem. I moi bliscy, czyli ludzie, z którymi, co to znaczy moi bliscy? To są ludzie, o których jak pomyślę, to mam jakąś iskierkę ciepła, takiej radości. Jest takie coś, każdy wie o co chodzi, wiecie o co chodzi. To. Wiatr pod skrzydłami. Tak. I każdy, kogo dosięgasz, obojętnie, czy on jest daleko, czy blisko, czy widzisz go 7, 10, 15, 20 lat temu, jak myślisz o nim, masz to coś tutaj, to jest twoja rodzina. I ja widzę dużo ludzi, oni tu są, tylko oni potrzebują wierzyć z takiej bardziej wiary, pewności, że ktoś coś zobaczył dalej, można, tam nikt nie bije, tutaj w tym świecie jest zupełnie fajniej, nie ma co patrzeć wstecz, trzeba tworzyć życie dalej. I zacząłem od tego, że nie wiem, jak to się stanie, ale ja całym sobą czuję, że po prostu jestem już spełniony, że kolejne rzeczy, które będę robił, to tylko dopełnienie. Pieniądze nie ma znaczenia, że po prostu płynie wszystko. To tak jest. Pieniądz pomaga żyć, na pewno ciągle jesteśmy w tym środowisku, w tej cywilizacji, że opłacamy i tak dalej, ale pieniądz na pewno nie daje szczęścia. Tak. Szczęście my kreujemy. I teraz jeszcze Grace, chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo to, że ja tutaj mocno tak czuję, że ta energia, ta duchowość, to życie z ludźmi, tak, nie wyklucza to, że ja mam pieniądze. Chociaż jeszcze fizycznie ich nie widzę, to nie znaczy, że one już tu nie są w drodze. I ja to czuję po prostu. Właśnie, zamiast myśleć o braku pieniędzy, słuchaj, ja ci powiem, co dla mnie znaczą pieniądze. To, że ja jestem zdrowa, to jest moje największe bogactwo, jakie mogę mieć. Bo jak nie ma zdrowia, to żebym miał miliardy i domy i jachty, nie, kompletnie nie ma to znaczenia. To, że ja mam spokój wewnętrzny. Więc nie mam chaosu, nie trzepie mnie, nie miota, nie denerwuje się. To jest moje bogactwo. To, że mam dach nad głową, to, że widzę, słyszę, mówię, potrzebuję kawę sobie zrobić, wstaję i chodzę. Ale wiesz co, że to wszystko, co w tej chwili się dzieje, to jest po to, żeby sobie to uświadomić. Bo kiedy Tak. wszystko łatwo przychodzi, kiedy wszystko jest zawsze, to człowiek tego nie docenia. Ja musiałam sobie złamać, rozumiesz, w stopie kość i 6 tygodni być w gipsie, żeby docenić, wstać i pójść po cukier do kawy. Mówisz to wiele, już długo o tym mówisz, ludzie inni o tym mówią, ja też nawet to mówiłem, czytałem wiele książek na ten temat. Dopóki człowiek nie przebudzi się i tego nie zobaczy, to dalej są tylko słowa. Ale tak, ja też to czuję, co ty mówisz. Generalnie to polecam twoje ostatnie filmy, tam jest dużo więcej, słuchajcie, niż wam się wydaje. Tylko posłuchajcie tego z otwartym, nawet nie głową, nie puszczajcie tego przez głowę. Poczujcie to, przepraszam Grace, ale tak, mam takie wrażenie, że też próbujesz opisać swoimi słowami rzeczywistość, którą dostrzegasz. I te słowa nie zawsze muszą trafić do wszystkich, ale część na pewno z tego coś weźmie. Druga część, która się bardziej zastanowi i bardziej to poczuje, też się do tego przyłączy. I od tego zaczyna się budzenie. To dużo dzięki tobie się zadziało u mnie. Dziękuję Ci, Cezary, dziękuję z całego serca. No dziękuję naprawdę, ponieważ dobrze jest wiedzieć, że coś się robi i coś dobrego się dzieje z tego powodu. Nie marnuję czas i mówię amuzom, tylko faktycznie, no i otrzymuję dużo wiadomości takich, więc dlatego ja idę z tym do przodu, rozumiesz? Tak. Im więcej nas przebudzonych, tym naprawdę jest nam lepiej wszystkim, bo taka jest prawda. Jest takie, ktoś kiedyś zadał pytanie, ile potrzeba przebudzonych, żeby świat zmienić? I odpowiedź brzmi
jedna osoba. Od tej jednej, od tego, wiesz, jak zapalasz i jest ta iskierka, zaczyna się palić i jest pożar, nie? Więc tak samo dokładnie jest przebudzenie. I tutaj też chcę powiedzieć, że każdemu, kto myśli, że zwariował, bo ja mentalnie mam takie, może zwariowałem nawet, nie wiem, nieważne. Ale tak zwariowałeś, to na dobre, słuchaj, to właśnie, bo teraz widzisz, Cezary, teraz będziesz z kimś rozmawiał jako ta nowa osoba, a wszystko zależy od percepcji, więc jeżeli ktoś ciągle jest tutaj, a ty jesteś tutaj, no więc właśnie mogę tak mówić. O czym ten człowiek mówi? Co się z nim tak naprawdę stało? Co? To dobrze, że on stracił biznes? No chyba ja z nim coś tu nie tak. A to jest ta nowa energia. Żegnamy materializm. Żegnamy te wielkie korporacje, wielkie zarządzenia. Idziemy w stronę wolności, szczęścia i miłości bezwarunkowej. Amen. Amen. Bo jeszcze tylko tak powiem o tym materializmie, bo jak kiedyś słuchałem sobie o tym, że żegnamy, te energie się zmieniają, to tak z jednej strony bardzo chciałem jakby dorosnąć do siebie dzisiejszego, a z drugiej strony obawiałem się, że nie będę miał za to żyć. To nie jest tak. To nie jest żegnamy, to trzeba to rozumieć w inny sposób. Inaczej, chciałbym pokazać, jak ja to rozumiem. Zrozumiałem to w taki sposób, że to przestaje być najważniejsze, ale to cały czas jest. Bo wiesz co, ludzie patrzą odwrotnie, niż się powinno patrzeć. Jak większość ludzi, słuchaj, patrzy, to jest jak zdobędę pieniądze, to będę szczęśliwy i będę mógł się spełniać. A tymczasem to działa odwrotnie. Jak jestem szczęśliwa, działam, kieruję się pasją, cieszę się życiem, cała reszta się spełni do pełni. Najważniejszy pierwszy kroczek. Chciałem ci pokazać jeszcze zdjęcie i jeszcze takie małe swoje podsumowanie, oprócz tego, że ty pięknie mówisz, to jeszcze chciałem powiedzieć. O, dziękuję. Tak, generalnie ten świat, który dzisiaj ja widzę, człowiek siedzi na huśtawce. Aha, bo ja wiesz, o okej, okay, widzę lepiej lub gorzej, okej? Okay? Tak, zaraz spróbuję to trafić. Więc opisz, człowiek siedzi na huśtawce. Człowiek siedzi na huśtawce, która jest zawieszona na ziemi, on siedzi do góry nogami. Tam czasami to widać. Mogę ci wysłać później to zdjęcie na maila. Okej. Okay. Pokazałaś w filmiku przed ostatnim medytację do góry nogami. Kochana, już ci mówię. Medytację do góry nogami? Mówię, karty dzisiaj opowiadałaś, czego pragnie twoja dusza i tam pokazała ci się medytacja, w której człowiek do góry nogami medytował. Odwróciłaś tą kartę. A, no bo to było, słuchaj, odwrócone, dlatego że to wyszło odwrócone, bo jest inne znaczenie, kiedy jest nieodwrócone i kiedy odwrócone. Okej. Okay. To ta huśtawka jakby stoi na ziemi, a człowiek jest po prostu u góry, w niebie nogami. Siedzi, patrzy na niego, a ziemia jest w ogóle gdzie indziej, nie? To momentami tak się czuje. No to jest życie we wszechświecie, to jest zupełnie inne życie, bo to, co się dzieje, co my tak obserwujemy, co jest nam pokazywane, to jest tak naprawdę iluzja. I wszystko zależy od tego, jak postrzegamy, dzieje się tak bądź inaczej, a potem jeszcze ludzie się o to kłócą. Kochana, ale ty mówisz do ludzi, którzy są w świecie iluzji i z naszego punktu widzenia... I wierzą w tę iluzję i dlatego się tak kłócą, rozumiesz, tak, żeby tak, zrozumieli, tak, że to tylko iluzja i że to od nas samych zależy, jak żyjemy, czym się cieszymy i czy się w ogóle cieszymy, czy nie. No to też do tego trzeba dorosnąć, bo jak ja widzę kogoś, kto lituje się nad sobą i działa jak, wiesz, wszystko idzie źle, wszystko idzie nie tak, to aż się prosi zapytać, masz oczy, masz dom, masz co jeść, naprawdę nie ma za co być wdzięcznymi. Jakby się ludzie zastanowili, to by w ogóle przestali narzekać. A na koniec muszę cię, Cezary, zapytać, co z tym Cezary Bogumił Rosiński? Ty zawsze byłeś Cezary Rosiński. Tak. Jestem Cezary Bogumił Rosiński. A, i to jest pewna przemiana znowu. To jest też znowu długa historia, natomiast jako człowiek, który zawsze chciał zmian, zawsze chciał inaczej żyć, to wewnętrznie miałem, każdy to ma, każdy chciał być szczęśliwy, być spełniony, robić to, co chce, to, co lubi, czuć to po prostu wszystko takie, nie to takie, że wiesz, takie wybujałe, tak jak czasem się nam zdarzy, po prostu w nad emocjach takich reagować, tylko po prostu to płynie, to jest taka spokojna miłość. Zawsze taka błogość, co? Po prostu tak, być. Tak, tak. I dostrzeganie tych drobnych rzeczy, o których mówisz. I zawsze o to prosiłem.
w różnych miejscach poszukiwałem, kończył, zacząłem potem różne tam inne rzeczy duchowe, energetyczne. I ty też zajmujesz się numerologią. Dzięki tobie zaczął się mój portret i tam spojrzeć o sobie, zobaczyłem, to mi pomogło wzrosnąć. Również mam taką znajomą, która również zajmuje się numerologią. I kiedy rozmawialiśmy o mnie, prosiłem, żeby popatrzyła, co widzi. I powiedziałem, jak się nazywa, ona to sobie policzyła. I mówię, czy jest jeszcze coś, co mogę pomóc, żeby być bardziej szczęśliwy, bo ja chcę cały czas robić to, co czuję. I ona mówi, dobra, pomyślę. Za kilka dni zadzwoniła, mówi, wiesz, masz fajną energię, jak podpisujesz się Cezary Rosiński, to jest super. A jakbyś dodał jeszcze tam jedno imię, jak ona z tobą rezonuje, bo jak nie, to w ogóle tego nie rób. Bogumił, tak by ci, mówię, pasowało. Bogumił, mam ciocię Bogumię i tak sobie w ogóle Bogumił. A nie mogła się kiedyś ładniejszego wymyślić, to liczyłam na różne sposoby, wychodzi Bogumił. No i spałem z tym kilka dni. Zacząłem, on mówi tam, no dobra, co się musi zadziać, żeby to się zrealizowało? No najlepiej, żebyś to inny przyjął. A mówię, jak? Ochrzcić się? No nie, no iść do urzędu, niech się tam zapiszą. No kurde, do urzędu będę nas wszystkie dokumenty zmieniał. A mówię, jak potrenuję sobie, będę się podpisywał Cezary Rosiński, Bogumił, Cezary Bogumił Rosiński, to będzie okej. Okay. Ona mówi, wiesz, no takie nie do końca, no jak poczujesz, to zrobisz. No i tak naprawdę jeden dzień całą kartkę taką sobie A4 zapisałem, Cezary Bogumił Rosiński i czułem, że to jakoś zaczyna pracować. Minęły chyba ze 2 miesiące i przyszło po prostu. To przyszło, więc złożyłem dokumenty do urzędu i na początku stycznia dostałem decyzję, że mam na imię Bogumił już też. No, gratulacje, jesteś nową osobą, bo zmieniłeś energię swoją. Dosłownie i naprawdę, Grace, znaczy ty to czujesz, ty to wiesz, ty to widzisz. Jestem innym człowiekiem. Jestem no jesteś, teraz już jesteś kochany humanitarystą. Dobrze, nie komunistą. Tylko komunista, ja ci powiem. To ja kiedyś filmik o tym zrobiłam, ale o tym nawet nie będziemy na to wchodzić, bo to nie temat na to. Ale wiesz co, że masz i Cezary, i Bogumił, masz 2:33, dwa boskie numery, dwie najwyższe wibracje, jakie w tej chwili do nich mamy zasięg, rozumiesz? I Rosiński sprowadzający się do szóstki, czyli takiej, wiesz, harmonii wewnętrznej i tak dalej. No masz trochę większe wyzwanie. Działać na rzecz ludzi, kochać ludzi, ty sobie powiesz. Poczułeś już się inaczej. To jest najważniejsze, bo każdy jeden numer, czego ludzie nie rozumieją, każda jedna literka, jak cy na przykład jest trójka, e, piątka, z, ósemka i tak dalej, to nie jest tylko, że numer, bo ten numer to jest wibracja. Więc ja na przykład w życiu nie wprowadziłam się do domu, chociaż dom mi się podobał, jak kupowałam kiedyś, kiedy sprowadzało się do dziewiątki. Dziewiątka jest dobra. To mój numer. Ale jeśli masz, rozumiesz, na przykład 45 dom i to jest dziewiątka, to już ci zapowiada, że długo tam nie pomieszkasz. To jest bardzo ciekawe. Więc to jest to naprawdę coś, co oczywiście, w czym ja się kocham, numery i wibracja, energia. I dlatego nawet jedna z moich usług jest adres i imię, nazwisko, czy na przykład, czy imię biznesu, bo to wszystko mówi, numer telefonu nawet. Kiedy ja zajechałam, wiesz, kiedy byłam na Maui i trzeba było zarejestrować samochód na hawajskie rejestracje, nie? Które zresztą mam do siebie, ciągle mogłam wziąć ze sobą te rejestracje, więc mam. Ja sobie wybrałam wszystkie dziewiątki. Trzy dziewiątki, bo ona mi dała inne. A ja mówię, czy ja mogę wybrać sobie, co chcę? U nas w New Jersey tego nie można. A ona mówi, proszę bardzo, jakobyś sobie wybrała. A ja mówię, 999. I te moje litery, które były przedtem, to jest 333, które sprowadzają się do dziewiątki. 4 razy 9, 36, 3 i 6, 9. I to jest zupełnie, zaczęła się nowa era mojego życia. Totalne przebudzenie. A ja mam do ciebie, Grace, też takie pytanie, wiesz, bo przede wszystkim mnie to nurtuje, a wydaje mi się, że, znaczy inaczej, mam pewność, skoro ta energia się zmienia, to więcej ludzi będzie miało te same pytania. Powiedz, jak, bo teraz to, o czym mówisz, to jest jakby płynie z ciebie i to jest takie pewne, właściwie ty wiesz, co mówisz, bo co czujesz, nie? I to jest dla ciebie takie niepodważalne. Kiedy mi się zaczyna, kiedy mi przychodzą różne wizje i przeczucia i to czuję całym sobą,
to momentami mam wrażenie, że zwariuję, że to jest, wiesz, takie trudne, bo to są takie nowe rzeczy. To są rzeczy, których nie da się opisać słowami, które znam. Jak to się u Ciebie zaczęło? Czy Ty też miałeś takie pytania, wątpliwości? Czy Ty miałeś z kim o tym porozmawiać? Czy Ty od razu wiedziałaś, że to jest to i teraz będę to robiła? No, wiesz co, żeby tak powiedzieć, wracając. Ja odkąd siebie pamiętam, no bo wiesz, odkąd naprawdę rozumiem, co się działo, to zawsze wierzyłam w sny. Ja wiedziałam, że w tym jest coś więcej. Ja znałam każdą jedną rejestrację samochodową w moim mieście, a to nie było, wiesz, jak ja byłam dzieckiem i młoda, to nie było tak dużo tych samochodów, wiesz, to nie dzisiaj. Znałam każdy jeden i wiedziałam, co oznacza. Więc ja już miałam... Chyba Polska. Tak. Ja już normalnie to miałam zakodowane, ja się z tym urodziłam. Astrologia, mam książkę ciągle, kiedy byłam młodą dziewczyną, wiesz, jeszcze pewno w szkole podstawowej, i ciągle tę astrologię mam na temat ryb, no bo ja ryba, nie? Więc widzisz, czytanie z kart, to ja robiłam odkąd sięgnę, wróżby andrzejkowe, to byłam ja cała, wiesz, prowodyrka tego wszystkiego, wzucha, harcerza, więc to człowiek się już z tym rodzi. Ale żeby, rozumiesz, to rozwinąć, no bo poszłam się uczyć w zupełnie innym kierunku i tak dalej, to dopiero te Hawaje widzisz. Zupełnie, ja pamiętam, poszłam do pani, która też przepowiada na mały, jak tylko tam zaleciałam. A ona tylko na mnie spojrzała i mówi, ty wiesz, że ty jesteś uzdrowicielem. To była pierwsza rzecz, którą ona zobaczyła. A ja mówię, no jakieś inne rzeczy. Ona mówi, czego świat teraz potrzebuje, to uzdrowienia. Jak ty to będziesz robić, to można w bardzo różnoraki sposób robić, ale to jest twoje powołanie. Więc ona mnie, widzisz, otworzyła bardziej do tego, chociaż już ja byłam w tamtej chwili mistrzem w Reiki, więc no, zaskoczyć mnie mocno nie zaskoczyła, ale to jako główna rzecz powiedziała. A potem, pracując dla wielkiej korporacji, tak, i pnąc się po drabinie znowu, na szczęście upadłam na głowę. Ale nie na chodniku. No, na alabastrowej podłodze w łazience tego biznesu. I gdyby nie koleżanka, która była, bo już to jest nocna zmiana i myśmy zamykali wszystko, to nie wiem, czy ja bym przeżyła. Ale widzisz, sądzone było przeżyć, bo ona takiego krzyku narobiła, że chyba gdybym nie żyła, to też na pewno bym wróciła. I wtedy przestałam pracować dla korporacji. Bo już lekarze zabronili. Ty nie będziesz stała na nogach. Chociaż oni mnie przyciągali, wracaj, wracaj, bo święta się zbliżają, Bożego Narodzenia, my tu będziemy mieć turystów. Nie, lekarz mówi, nigdzie nie wracasz. I w tym momencie, widzisz, zaczęłam ja się spełniać, bo miałam czas. Książka powstała, zaczęłam nagrywać filmiki, zaczęłam wszystko to, co wiem, robić i obróciłam w biznes. Więc jeżeli tutaj mówię do tych, którzy nagle tracą pracę, karierę, biznes, to nie dlatego, żeby zemsta tutaj była jakakolwiek, tylko żeby się zastanowić, kim się naprawdę jest i co się powinno robić, co jest w sercu, nie co, bo się musi, bo musi się zrobić, bo ciśnienie z każdej strony, tylko w tym momencie, okej, we wszystkim jest przyczyna. Czyli zaufaj, zaufaj, zaufaj. Tak jest. Przede wszystkim sobie, swojej intuicji, swojemu przeznaczeniu i ucz się na ten temat jak najwięcej. I te, wiesz, hobby, co ludzie robią, bo a lubię sobie śpiewać, a lubię tańczyć, a lubię znaczki, a lubię rzeźbić tam, czy meble robić, nie, cokolwiek. To jest dar. Więc dlaczego nie pójść w tę stronę i założyć swój własny biznes? Kto już dzisiaj chce tak naprawdę siedzieć, słuchaj, tak jak tu w Ameryce mamy te korporacje, kiedyś dla banku pracowałam, więc ja wiem, siedzi się w tych małych cubicles, ani tu okien nie ma, ani nic, tylko siedzisz w tych ścianach, obok ciebie ktoś, obok ciebie. Kto chce dzisiaj, jak ja sobie pomyślę, że ja to w ogóle robiłam, to dopiero rozumiesz, jestem wdzięczna za to, że na głowę upadłam. No tak, życie się rozumie wstecz, prawda? Dobrze, jak się zrozumie, słuchaj. Dobrze, jak się wreszcie zrozumie. Dużo, 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 dużo. Myślę, że byśmy mogli sobie tak dużo opowiadać jeszcze. Mam mnóstwo też rzeczy. Ty wiesz, co, my się spotkamy jeszcze raz.
bo ty na pewno masz wiele ciekawostek do opowiedzenia. Tam o jednej mi dałeś już znać. I nie chcemy to wszystko, żeby weszło w jeden program, bo już będzie nawet za długi, nawet do oglądania, ale to też ciekawe, więc spotkamy się innym razem, umówimy się. Ale wiesz co, podsumujemy w ten sposób, że życie tak naprawdę jest bardzo proste. Jest. To ludzie chcą pod górkę i pod wiatr. Czyli kombinują, jak ambitnie, jak dotrzeć, jak walczyć, jak konkurować, a to wcale nie na tym życie polega. Po prostu trzeba się nim cieszyć. Rób, co kochasz robić. Kieruj się pasją, kieruj się intuicją, a nie tym, gdzie cię naciskają, gdzie do jakiej szkoły pójść, co robić, czego nie robić. Nikt tego nie wie, tylko ty jeden, jedyna, sam, sama. Ja jeszcze od siebie dodam, to mi przyszło. Rób wszystko to, co możesz robić w tym momencie, kiedy możesz to zrobić tak dobrze, jak potrafisz to zrobić, żeby było ci jak najlepiej w przyszłości. Tak jest. Chcesz? Robisz? Masz. No właśnie. No, buziaczki, rozumiesz, Cezary. Dziękuję ci ślicznie za to spotkanie. Życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. I gratuluję tego nowego ty. Dziękuję serdecznie. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś by chciał, potrzebował porozmawiać, porozmawiać, bo tak, to ja jestem normalnym człowiekiem. Można do mnie zadzwonić, znajdziecie numer w internecie. Jest, odbieram. No albo w internecie, albo prześlesz mi jeszcze dodatkowo. Co prawda ja gdzieś mam twój numer telefonu, ale prześlij i tak, to ja rozumiesz, piszę te dane, które ty chcesz. Jak kontakt, jak zdobyć kontakt do ciebie, okej? Okay? Bo ty swoje przeszedłeś, więc masz trochę do poradzenia i opowiedzenia innym i chcesz się podzielić, więc... Chętnie się podzielę, bo to jest moment, w którym chętnie się dzielę, więc jak ktoś uważa, że może skorzystać, zapraszam, jestem otwarty. Świetnie, dziękuję Cezary. Kochani, wszystkiego najlepszego, miłego weekendu, buziaczki i pa.